Sponsorem relacji jest firma Kominki Liberski, autoryzowany dystrybutor i salon producenta kominki-kratki.pl. Relacje oglądacie Państwo dzięki firmie Klimos, specjalizującej się w instalacjach klimatyzacji oraz chłodnictwa od 10 lat. Leszno, Konkolewska 18. Relacje oglądacie dzięki firmie Łabimex, producentowi gotowych dań, które smakują gdziekolwiek jesteście. Sponsorem relacji jest catering dietetyczny Better Life. Jedyny taki catering mistrzów. Z nami osiągniesz swój cel. Sponsorem relacji jest Konwa Bike i Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Sponsorem relacji jest Kubiak Stal, oferujący nowoczesne rozwiązania ze stali nierdzewnej, szkła oraz drewna. Dla Twojego domu i firmy. Gratuluję zwycięstwa, 54-36, wysokie zwycięstwo i można rzec, że od początku narzuciliście szybkie tempo Torunianom, i nie mogli Was dogonić, nie mogli się pozbierać, że się tak wyrażę. Raz, dwa, trzy, odpowiadam. No tak, staraliśmy się jak mogliśmy dobrze przygotować do tego spotkania, co prawda w niektórych biegach popełniliśmy błędy, zostaliśmy trochę zaskoczeni i nie przywieźliśmy tyle punktów, co byśmy chcieli, ale grunt, że wygraliśmy te zawody, na pewno dają nam też dużo do myślenia. Te błędy, które popełniliśmy, i będziemy starać się je korygować. Chciałam zapytać o pola startowe, bo pozwoliłam sobie dzisiaj policzyć mniej więcej zwycięstwa z pól startowych. Zdecydowanie dzisiaj pierwsze pole, 6 zwycięstw na 15 biegów, to wydaje mi się, że dosyć taka konkretna przewaga z tego pola. A jak Ty to odczuwasz? Rzeczywiście było to odczuwalne, zmiany przygotowania pól startowych? Jak na złość nie jechałem dzisiaj ani raz z tego pola, więc ciężko mi powiedzieć, ale jak tak jest, to rzeczywiście była jakaś tam przewaga. Nie wiem, ja się nastawiam w ten sposób, że staram się wygrać też starty, nieważne z którego pola, ale jak się nie uda, to trzeba gdzieś tam jakąś taktykę mieć w głowie. Co prawda nie w każdym biegu się udaje ją gdzieś tam wykorzystać, bo warunki torowe nie zawsze na to pozwalają. Natomiast kilka razy udało mi się kogoś wyprzedzić, któregoś z moich rywali na dystansie, też się z tego cieszę. No bardzo fajna akcja chyba w trzecim biegu właśnie, gdy Emil wyprzedził Runę Holtę i poszedłeś w jego ślady i również wykorzystałeś i przetarliście się na 5-1. I wydaje mi się, że oprócz tej sytuacji było jeszcze wiele innych właśnie walki na torze, gdzie ta zewnętrzna była przez Was solidnie wykorzystywana. Generalnie jesteśmy, wydaje mi się, całą drużyną bardzo waleczni i jeśli tylko jest możliwość i opcja, żeby wyprzedzać, co prawda też nieraz byliśmy też wyprzedzani przez Torunian, więc oni też naprawdę świetnie dzisiaj jechali. Nie byli w ogóle, gdzieś tam nie było czuć, że to jest łatwy rywal, czy w ogóle tak nie było. Co prawda wynik może się wydawać inny, że było nam trochę łatwiej, ale tak naprawdę męczyliśmy się było ciężko, dlatego właśnie próbowaliśmy na trasie też mijać. Nie zawsze, tak mówię, się udawało, ale parę razy się udało. A ze swojego wyniku indywidualnego jesteś zadowolony? Bo 1-0 tam się wkradło. Tak. No dużo dało mi też właśnie do myślenia i później poczekałem, jak jechałem ostatni, żeby gdzieś tam zwolnić i oczyścić gogle i posłuchać swojego motocykla, jak co on do mnie gada, czy w którą stronę mam iść. I po tym biegu mogłem jakby zadecydować, co zrobić, i to mi chyba dużo dało, że mogłem później jakby wyciągnąć wnioski. Co prawda na sobie już miałem z 5 kilo szprycy i ona trochę też, musiałem to wszystko w głowie poobliczać, żeby znowu się nie zmieszać z tym przełożeniem. Większe obciążenie. Tak, ale widocznie chyba dobrze mój kalkulator gdzieś tam zadziałał i później w miarę dobrze się przełożyłem. W ostatnim biegu już miałem taką sytuację, że rzeczywiście było tak, trzeba było dość wąsko jechać, bo jak tylko się odjechało za daleko, ta szpryca gdzieś tam z przodu mocno hamowała i bałem się, że Chris Nielsen Iversen mnie po prostu wjedzie mi w ten krawężnik, przyblokuje i tak dalej, więc musiałem tak środkiem trochę jechać, co też znowu nie dało mi to, że mogłem wyprzedzić Jasona Doyle'a, więc walczyłem, ale niestety zatrzymałem się gdzieś tam na tym trzecim miejscu i nie mogłem nic więcej już zrobić, ale jakbym powtórzył ten bieg, to pewnie jeszcze bym próbował coś tam zmienić. Chciałam przede wszystkim na wstępie pogratulować zwycięstwu panu i pana drużynie. Wysokie zwycięstwo, 54-36. Wydaje mi się, że Unia Leszno dzisiaj od samego początku narzuciła szybkie tempo gościom, i chyba nie mogli się do końca połapać.
No cóż, prawda jest taka, że mecz, który mieliśmy wcześniej w Tarnowie, z Tarnowem tutaj trochę nas nauczył, wyciągnęliśmy też wnioski, bo pogoda zupełnie inna jak do tej pory. Właściwie z tym Tarnowem była taka sama jak dzisiaj i też już wiedzieliśmy, co ze sprzętem zrobić, bo człowiek niestety się uczy całe życie i pewnie umrzemy głupi, bo za każdym razem się uczymy i to, co jest dobre, czasami się nie sprawdza i tak dalej, ale dziękuję za gratulacje. Ja przy okazji chciałbym podziękować drużynie, bo poświęciła mnóstwo czasu, żebyśmy mogli dzisiaj pojechać tak dobry mecz. Oczywiście pewnie nie wszyscy są z siebie zadowoleni, ale to myślę, że tylko dlatego, że to są bardzo ambitni ludzie i może dlatego, poza tym uważam, że wynik bardzo dobry, świetnie juniorzy i cała reszta. Mówiło się po meczu w Tarnowie, że Unia Leszno złapała zadyszkę. Dzisiejszy mecz z Toruniem miał to zweryfikować, czy rzeczywiście ta zadyszka miała miejsce. Jak pan to skomentuje? Ja myślę, że jeżeli chodzi o zadyszkę, no jeżeli robimy 54 punkty i można nazwać to zadyszką, to okej. Myślę, że ten tydzień sprzyjał, żeby napisać dużo wierszówek i skasować dobre pieniądze. Chciałam zapytać właśnie o juniorów. Zrobili dzisiaj bardzo dobrą robotę, szczególnie Dominik Ubera. No, można powiedzieć, że szykuje się niezły zastępca w miejsce seniorskie. Czy już są jakieś, nie wiem, rozważane może sytuacje, że Dominik Kubera zacznie jeździć jako senior, a innym juniorom będą dawane szanse, żeby się objeździli? Czy na razie ten plan nie wchodzi w grę? Na tą chwilę wygrywamy tym, że mamy bardzo dobrych juniorów, ale też myślę, że ich wartość dopiero będziemy mogli pokazać na koniec roku, z tego względu, że w tej chwili zaczynają coraz większą ilość startów, startują i do Mistrzostw Świata i tak dalej. Tych meczy jest coraz więcej i ci zawodnicy myślę, że będą coraz lepsi, ale spokojnie z pozycjami seniorskimi. Myślę, że na juniorskich pozycjach są nam w stanie więcej pomóc jak na seniorskich. No i ostatnie pytanie, przygotowanie toru. Znakomity start z pola pierwszego dzisiaj był, ale też bardzo dużo działo się na torze. Widziałam, że były też tutaj wymienione opinie z panem toromistrzem. Wydaje mi się, że do przygotowania toru nie można mieć dzisiaj zastrzeżeń. No my nie mieliśmy. Sędzia nie miał, komisarz nie miał, menadżer z Torunia owszem. Natomiast nasz prezes mówi, żebyśmy uszanowali kibiców i żeby się na nich nie kurzyło, więc przygotowaliśmy się, zrobiliśmy wszystko, żeby się nie kurzyło, żeby nasi kibice mogli oglądać w komforcie żuży. Panie Jacku, no przegrana dzisiaj na torze w Lesznie, dosyć wysoka. Tak naprawdę dzisiaj to Jason Doyle i Jack Holder tak naprawdę potrafili rozszyfrować dzisiejszy tor. Jak pan skomentuje postawę pozostałych zawodników? No bo przede wszystkim zabrakło Rune Holty, no naprawdę, chyba poniżej oczekiwań się dzisiaj spisał. No tak, no co prawda w dwóch biegach, tak? Natomiast do tej pory jechał bardzo dobry sezon, jak na jego jakby, na ten transfer i tak dalej, bo różnie to było oceniane, także do tej pory nam się spisywał Rune bardzo dobrze. Średnio punktował na poziomie 10 punktów, więc trudno było dzisiaj zakładać, że pojedzie na poziomie 2-0, natomiast też jakby tą próbą toru próbowałem gdzieś tam wcześniej do tego toru dopasować, żeby gdzieś tam też połapał tutaj różne ustawienia. No, czasami tak jest, że motocykle nie działają, jakby się tego chciało. Zresztą no to przede wszystkim gdzieś tam później zmiana, ale widać, że to już tam nie zadziałało. No i później no, trudno po jednym biegu też zawodnika, kiedy, że tak powiem, mamy inny plan taktyczny, jesteśmy na wyjeździe, od razu zmieniać. Więc tutaj, że tak powiem, później poszło dla niego taktyczne i zmiana gdzieś tam w osobie Jacka. Chris, Nils, miewali momenty lepsze i gorsze, ale rzeczywiście też serce na to, że dzisiaj zostawili, bo nie oddawali tutaj też za darmo tych punktów, ale przede wszystkim no, dość dużo straciliśmy wszystkim na pozycjach juniorskich i to było dzisiaj widać, bo co dużo mówił gospodarzy też nie wszyscy seniorzy pojechali takie mecze, które, no, co do których jakby przyzwyczaili też kibiców i myślę też i własne oczekiwania realizowali się, także jak widać każdy dzisiaj ma problemy, ale rzeczywiście rozmiary tej naszej porażki trochę za duże, trochę za bardzo zbyt bolesne, bo myślę, że na torze to trochę inaczej wyglądało dzisiaj. No szkoda, że tutaj tor był równy dla wszystkich, tutaj nie ma w ogóle dyskusji na ten temat i regulaminowy i nie ma co się tutaj jakby tym w jakikolwiek sposób tłumaczyć, no ale trochę za mało ścigania jakby było, tak, wyprzedzania, tak, no, gdzieś tam głównie błędy
raczej preferujemy trochę inną nawierzchnię, trochę inny tor i tutaj, że tak powiem, no, nie czuliśmy się jakoś specjalnie komfortowo. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo wydaje mi się, że dość dobrze zawodnicy tutaj pana drużyny startowali spod taśmy, wyjścia mieli całkiem dobre. Brakowało chyba przede wszystkim prędkości, czy to tylko właśnie kwestia przełożeń, że gdzieś, nie wiem, ta moc uciekała, że się tak wyrażę. Nie, no to jest kwestia ustawień oczywiście, tak? Ten leszczyński tor jakby nie wybacza takich błędów. On jest tutaj, szczególnie przy tak przygotowanej nawierzchni, tutaj trzeba bardzo mocno uważać na to, jak on się zachowuje w porównaniach po polaniu, więc na dzisiaj preferował rzeczywiście pola głównie wewnętrzne, zresztą to widać. I lepiej czuliśmy się na tych wewnętrznych polach niż na zewnętrznych. Ale tak jak powiedziałem, no nie wybacza, tak? Inna sprawa, że gdzieś tam połapaliśmy, gdzieś tam w środku meczu trochę tych ustawień, ale rzeczywiście tutaj trzeba na tym torze trochę więcej czasu spędzić i gospodarze czuli się na nim lepiej, a przede wszystkim, tak jak powiedziałem, juniorzy zrobili świetną tutaj robotę. No i zapytam o Pawła Przedpolskiego, no byliśmy zaskoczeni, że dzisiaj go nie ma w parku maszyn. Czy to, nie wiem, coś ze zdrowiem u Pawła nie tak, czy to jest jakaś po prostu decyzja menedżerów? Decyzja taktyczna. Po prostu stwierdziłem, że dzisiaj w sytuacji, kiedy tutaj mam rezerwowego w postaci Jacka Holdera, postanowiłem wprowadzić troszeczkę więcej jakby stabilizacji w zespole, dać chłopakom pojeździć, dlatego, że co dużo mówić, jakimiś faworytami tutaj dzisiaj przed tym meczem też nie byliśmy, więc to nie był mecz w kategorii być albo nie być i chciałem sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało w konfiguracji, kiedy z Marcinem Kościelskim w składzie. Oczywiście po czasie możemy dyskutować zawsze, że to lepiej lub gorzej, natomiast oczywiście były argumenty przed i postanowiłem, że dzisiaj zrobię w ten sposób. Wcześniej często byłem krytykowany, że się gubię, że gdzieś tam nie potrafię podjąć decyzji, a dzisiaj jestem pytany, dlaczego podjąłem decyzję. No to musimy się na coś zdecydować. Zawsze jest tak, że jeżeli ma się zbyt dużo niewiadomych, to jeżeli po fakcie, że tak powiem, szukamy różnych argumentów, to one się zawsze znajdą. Najczęściej na nie, tak? Natomiast przed ktoś musi tą decyzję podjąć, a później życie dopisuje swój scenariusz. Postanowiłem, że dzisiaj zrobię w ten sposób i patrząc na to, jak to się wszystko wyglądało przed meczem, to jakiś tam w tym wszystkim był plan, bo najważniejsze jest mieć plan, tak, i konsekwentnie się go trzymać. Dzisiaj zastosowałem trochę inne rozwiązania w tym zakresie i Jack Holder na pewno nas nie zawiódł. I ostatnie pytanie. Wszyscy pamiętamy, kto oglądał mecz w Toruniu. Wielką euforię w Toruniu po wygranym meczu z Częstochową. 3 punkty były dopisane do konta. I chciałam zapytać, jak to wygląda czysto przyszłościowo? Czy największym nastawieniem jest to, żeby wygrywać u siebie i łapać teraz te punkty bonusowe, a na wyjazdach po prostu z twarzą opuścić stadion, czy jakie jest... Nie, no to jest sport i czy to jest mecz wyjazdowy, czy mecz domowy, no to wszyscy chcą wygrywać, tak? Czy to na wyjeździe, czy u siebie. Natomiast oczywiście trzeba zawsze umieć ocenić, mierzyć siły na zamiary. To jest jakby inna sprawa. Natomiast rzeczywiście tutaj przyjechaliśmy z czystymi głowami, z chęcią powalczenia. Natomiast nie było to jakiejś wielkiej presji, tak, że musimy i tak dalej, bo rzeczywiście ten mecz przed tygodniem był dla nas absolutnie kluczowy dla odzyskania pewnie też i wiary w zespół. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kolejnych spotkań, do każdego meczu przystępujemy dokładnie tak samo zmobilizowani. Oczywiście mecze u siebie są dla nas dużo bardziej jakby istotne i też, że tak powiem, ten tor, który w tej chwili w Toruniu funkcjonuje, bardziej nam sprzyja, więc rzeczywiście skupiamy się na kolejnych spotkaniach dokładnie tak samo. I każdy z tych spotkań chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.